Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, nie wiem czy już widzieliście, pojawiła się nowa kolekcja, a w niej przepyszne przepisy i to właśnie takie przepisy, gdzie robicie parę przepisów w jednym, parę dań w jednym. Także ja uwielbiam takie połączenia, bo no przecież można ugotować zupę i częściowo drugie danie w tym samym czasie, w jednym naczyniu i jeszcze zjeść i porządnie się najeść i wszyscy będą zadowoleni. No i dzisiaj mi tak wpada zupa koperkowa i ziołowy filet z indyka z warzywami na waromie. Zobaczcie, ile składników. Mamy zupę, mamy filet i mamy warzywa. Oczywiście do tego możecie sobie dogotować ryż albo ziemniaki, dorzucić właśnie też do tej waromy. I będzie całkowicie danie. Kasza, nie wiem co tam jeszcze, makaron, jak tam lubicie, takie połączenie. Także robimy, bo tu naprawdę mi aż ślinka cieknie. Mam ochotę już to zjadać. I to tak, stopień trudności łatwy, czas przygotowania 20 minut, całkowity 50. No i tak jak na przykład na obiad, na przygotowanie obiadu zupy i mięsa z tym 25 minut naszego czasu, to nie jest za wiele, z tym, że no też, słuchajcie, nie robimy tego 25 minut stojąc non stop przy naczyniu. No to rozpoczynam gotowanie, żeby Was tu nie zanudzić. I tu oczywiście, jak to u mnie w kuchni bywa, ja zaczynam od tego, że robię po swojemu. Bo tutaj macie tak, mieszane zioła, tylko liście, czyli tu chodzi o zioła świeże. Ja nie mam tych ziół świeżych, no bo powiem Wam szczerze, że po prostu stwierdziłam, że no tak, nie mam gdzie ich trzymać, szkoda, bo użyję parę gałązek i one za chwilę mi padają. Więc ja tu użyję mieszanki ziół. No takich kupionych, gotowych, tak? Ma być między 10 a 15 gramów ziół świeżych, czyli u mnie będzie troszeczkę mniej. I to może być majeranek, oregano, tymianek, bazylia. U mnie będzie rozmaryn, oregano i tymianek. Także widzicie, miks niesamowity, ale i bez świeżych ziół możecie sobie poradzić. Zakładamy miarkę z pokrywą. I słuchajcie, 3 sekundy, obroty 8. Wiadomo, świeże to świeże, ale jak się nie ma, też można sobie poradzić. Uwaga, miksujemy warzywa. No warzywa, zioła. Tu za wiele się nie zmiksuje, ale przekładamy to do miski. I znowu u mnie jest modyfikacja. Bo teraz tak, zanim przełożę do miski, to powiem Wam następny krok. Tutaj stawiamy miskę. Dobra, przesypuję te zioła. I się dziwicie, dlaczego ja już mam mięso. No bo ja już sobie to kroiłam, to mięso, trochę wcześniej. No bo następny krok jest postawić miskę i tutaj musicie pokroić 400 g fileta z piersi z indyka bez skóry. Ja mam oczywiście z kurczaka, więc krojąc najpierw sobie odważyłam tego kurczaka, żeby nie tracić czasu i nie marnować Waszego cennego czasu, jak będziecie patrzeć, jak ja tego kurczaka kroję, czy tam z indyka. Więc pokrojone 400 g fileta z indyka bez kości na 1,5 cm plastry. Ja tu mam kawałki. I do tego dajemy 10 g oliwy z oliwek. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo tutaj musimy zrobić tą marynatę, żeby to nasze mięso się tutaj przerobiło. Tu jest jakaś łyżka. No i co? Musimy to wymieszać. Ale jeszcze nie koniec, bo do tych naszych ziół musimy dodać tak, sól. 3/4 łyżeczki soli i do tego pieprz. No właśnie pieprz. 1/4 łyżeczki pieprzu. To przyprawy zostawiamy, dlatego że jeszcze nam się przydadzą, tak? Dobra. No i co? Wymieszać i odstawiamy na razie nasze mięso. Niech się tu jeszcze chwilę przegryzie z tymi ziołami, z tymi przyprawami, z tą oliwą, żeby nie było suche. Teraz tak, do naczynia miksującego następnie wrzucamy koperek. Świeże. I tu mam świeży koperek, słuchajcie. 20 g koperku, no bo jak zupa, no to już sobie zrobię ze świeżego. Dobra, jeszcze trochę. Ja wrzucam za gałązki, słuchajcie. W zupie raz, że to się rozgotuje, dwa, po prostu zrobię więcej rozdrabniania, tak? No i zakładamy miarkę z pokrywą, koperek jest wszędzie. I tutaj ile? 3 sekundy, obroty 8. Słuchajcie, ja sobie to zmienię na 5 sekund, dlatego że ja wrzuciłam całe gałązki, tak? 5 sekund, obroty 8 i zaraz do Was wracam.
No i koparek już jest rozdrobniony, przesypujemy go do innego naczynia. Już pomału zaczynam sprzątać, więc widzicie, zaraz obiad będzie się robił, a ja mam czas na inne rzeczy, ale pachnie. Już Wam pokazuję, jak zrobiłam gałązki. Właśnie przedłużyłam ten czas o dosłownie 2 sekundy i nie musiałam już się martwić o to, że będą gałązki. Już pokazuję. Ale zapach jest niesamowity. O. Widzicie, tak jest rozdrobniony koparek. Nie ma kawałków takich, tych twardych gałązek. Dobra, na chwilę go odstawiamy. I teraz tak, do naczynia dajemy cebulę. 130 g cebuli pokrojonej na połowę. Ja standardowo sobie kroję na ćwiartki. Dobra. Do tego 120 g marchewki, też pokrojonej na takie większe kawałki. O, jest więcej, nie szkodzi. Do tego daję 30 g masła. Jest 38. No i co, zakładamy miarkę z pokrywą. I w międzyczasie ja już sobie znowu to ogarniam, chociaż będzie tylko 3 sekundy obroty 5. Uwaga, będzie głośno, bo marchewka jest dosyć twarda. 3 sekundy. No i dobra, zobaczymy, co tam się wydarzyło. No przepięknie, jak do zupy, no to idealnie są rozdrobnione warzywa, tak? Warzywa, marchewka i cebula. I lecimy dalej. Teraz dodajemy ziemniaków. Ziemniaki ja już mam pokrojone, więc dodaję 500 g ziemniaków. Właśnie nie odlałam wody. 500 g ziemniaków pokrojonych w kostkę, taką 2-centymetrową. O! No nie wytarowana waga była, ale ja wiem, że jest, bo mierzyłam sobie, ważyłam. No i teraz zamiast miarki dajemy nasz koszyczek. Tutaj fajnie niech będzie ten koszyczek, dlatego że to musi trochę odparować. 3 minuty, 120 stopni, obroty 1, ale obroty wsteczne, bo chcemy, żeby te ziemniaki zostały w kawałkach. No i lecimy dalej z tym przepisem. Teraz dodajemy 120 gramów wody. I będzie się już nasza zupa gotowała. A chyba tu będzie mało. Dobra, 110 może być. Zaraz sobie najwyżej doleję. Teraz słuchajcie, kochani. 2 łyżeczki koncentratu. No i co? I nie ma koncentratu. Nie ma koncentratu, a kostek rosołowych też nie kupuję. Więc po prostu dam trochę, tak oszukam, tak? Trochę soli, trochę pieprzu. Bo nie kupuję kostek rosołowych. Ja wiem, że można już w miarę dobry skład znaleźć, ale ja tego unikam. Do tego też dajemy sól. Właśnie, nie powiedziałam. Kto ma koncentrat, jest szczęśliwcem, dodaje 2 łyżeczki koncentratu bulionu warzywnego lub niestety 2 kostki bulionu warzywnego, takie te zakupione ze sklepu. Do tego między połowa a 3/4 łyżeczki soli i do tego 3 szczypty pieprzu. I teraz stawiamy naszą waromę. Stawiamy naszą górę od warmy. Zobaczcie, ja już mam tu przygotowane oczywiście warzywa, ale tak, stawiamy tą głębszą część waromy. Do tego musimy dać naszego, tak, słuchajcie, bo tak gadam, no, indyka, czy tam kurczaka w mojej wersji. Tylko pamiętajcie, żeby zostawić te dziurki, tak, żeby tutaj ta para swobodnie sobie przelatywała, żeby nasze warzywa się, nie warzywa, no mięso i warzywa zresztą też, dobrze ugotowały. Na to kładziemy wkład, czyli ta mała część waromy. I tutaj odważamy sobie 250 g warzyw. Mogą to być takie szybko gotujące się, jak na przykład cukinia, papryka, brokuł, kalafior, pieczarki. A jeżeli stwierdzicie, że chcecie na przykład dać tu ziemniaki albo marchewkę, no to muszą być rozdrobnione na takie mniejsze kawałki. Chociaż jest duża szansa, że one też się zrobią, bo słuchajcie, zamykamy naszą waromę. I mamy 20 minut, czyli 20 minut małe kawałki ziemniaków też się ugotują. Czy ta marchewka, jeżeli macie ochotę. Waroma, czyli gotowanie na parze, obroty 1 i obroty wsteczne. Słuchajcie, zostało nam tylko albo aż 15 kroków do tego, żeby już sobie spokojnie zjeść cały obiad. To za 15 minut ja już tu sprzątam. Kochani, jak już ten etap jest zrobiony, lecimy dalej i tak naprawdę to już prawie jest koniec. Słuchajcie, jest mega gorące i jeszcze Wam podpowiem tak. Dla doświadczenia rzuciłam tu jednego ziemniaka, żeby zobaczyć, czy faktycznie
można zrobić jeszcze do tego ziemniaki, żebyście już mieli pełne, pełniusieńkie danie, czyli mięso, ziemniaki na przykład i warzywa. Zaraz będziemy to próbowali, bo tu jeszcze muszę parę kroków zrobić. Zdjąć przystawkę w aromat. Dobra, już zdjąłam. Tutaj mam na pokrywie trochę zupy, więc niech ona sobie wraca do naszego naczynia. Powiem Wam, że jest pachnąco i cudownie. Dobra, teraz tak. Stawiamy kubek i tu musimy dodać między 80 a 100 gramów śmietany. Słuchajcie, ja ryzykuję, bo to w ogóle tak, powinniśmy odlać to między 180 a między 80 a 100 gramów śmietany kwaśnej 12 lub 18, odlać trochę zupy, zahartować to i wlać z powrotem. A ja tu lecę od razu do naczynia i muszę to wymieszać. No zobaczymy, co to wyjdzie, czy uda się. Nieraz już tak lała mi się udawało, mam nadzieję, że tym razem też się uda, że się nie zważy, bo nie będzie to za fajnie wyglądało. Dobra, i do tego... Dobra, to do tego kubka dajemy zupę, zahartowaną śmietanę i rozdrobniony koperek. I słuchajcie, szybko mieszam, dlatego że moja śmietana, żeby się właśnie nie zważyła. Zakładam miarkę z pokrywą. I co? I mamy tu 3 minuty, obroty 1, 90 stopni, mieszanie tej śmietany i koperku. No i dobra, nie próżnowałam. Przerzuciłam to nasze, te nasze warzywa i mięso na jeden talerz. Żeby każdy mógł się częstować. Słuchajcie, zupę przelewamy do wazy. Ja akurat w tym momencie nie posiadam wazy, więc użyję sobie miski. Nie wiem, czy mi się to zmieści. Raczej wątpię. Ale słuchajcie, musi zostać... Dobra. Ja sobie od razu to po prostu też przełożę do miseczki, żeby spróbować tą naszą zupę. Jaki aromat, powiem Wam szczerze. Dobra, odleję jeszcze z powrotem, dlatego że jeszcze musimy zrobić sos z tego, nie? Dobra, zostawiamy sos. 150 gramów zupy. Znowu dodajemy śmietany, tym razem 30 gramów. I miksujemy już na sos. Ale w międzyczasie nakładamy sobie już te warzywa, lejemy zupę, żeby to wszystko troszeczkę ostygło. I zaczynamy akt. Od 30 sekund od obrotów 4 zwiększamy do obrotów 8. No i już nakładam sobie na talerz, zaraz do Was wracam, bo już będziemy degustować. Dobra, mamy to. Mamy zrobiony sos i teraz tak, powstałym sosem polać indyka i warzywa i to tak, ja już sobie nałożyłam to wszystko, troszeczkę zupa wystygła, bo jest mega gorąca. Oczywiście już ją spróbowałam, ale... Jest mega gorąca. No i tak, bardzo tu faktycznie brakuje tego bulionu, tak? Ale, no każdy ma swój smak. Można to doprawić. Uwielbiam tą zupę koperkową. Jest naprawdę przepyszna, jest koperkowa. No i teraz tak. Warzywa. No warzywa już nieraz żeśmy testowali. Wiadomo, że one są zrobione. Mięsko jest zrobione. I najbardziej to mnie interesują w ogóle te ziemniaki. Też są zrobione, słuchajcie. Także macie obiad, całkowity obiad z dwóch dań i do tego jeszcze polane sosem. Popatrzcie. Sos zrobiony z zupy. Rewelacja, bo możecie naprawdę wykorzystać jedno naczynie do zrobienia całego obiadu. Tak wygląda drugie danie. Dobra, no co? Próbujemy, no próbujemy. Naprawdę rewelacja. Dobra, ja wiecie co, ja już po prostu uciekam. Bo ja wiem, że z pełną buzią się nie mówi. Bo nie wypada. Także piszcie, jakie jeszcze połączenia? W ogóle ja się zastanawiałam, czy czasem jeszcze nie dorzucić do tej zupy koszyczka do środka i ugotować jeszcze chociaż trochę ryżu. Jeśli ktoś z Was takie robił, dajcie znać, polecimy to innym albo będziemy odradzać. Także co, do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaczki, pa, pa!